Kurtyna poszła w górę. W Nowym Jorku wystartował United Solo Festival, największy na świecie festiwal monodramów teatralnych. W tym roku zaprezentowanych będzie aż 77 sztuk, w tym 7 z Polski. Przy 42. Alei w Row Theater biletów na Patti Diffusa już dawno nie ma. Monodram oparty na felietonach Pedro Almodovara jest jedną z największych atrakcji tegorocznego festiwalu. Nic w tym dziwnego. Na scenie zobaczymy Ewę Kasprzyk, która jako jedna z nielicznych aktorek zyskała uznanie w oczach samego mistrza. Dla niej najważniejsza jest reakcja publiczności. To jest taki mały sprawdzian też dla mnie, jak tutaj, jak zareaguje widownia. Myślę, że też będzie bardzo dużo polowi. Jak odbierze ten jednak trochę kontrowersyjny spektakl. Na festiwalu zaprezentują się aktorzy z całego świata. To wyjątkowa okazja, by na deskach nowojorskiego teatru zobaczyć ich w znakomitych i zróżnicowanych rolach. Ja jestem zachwycona festiwalem, bo jest to coś niesamowitego, że jest to festiwal jednego aktora. Festiwal cieszy się dużą popularnością w Ameryce, ale nie wszyscy wiedzą, że pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym przeglądu teatralnego jest Polak, Omar Sangare. Mamy 7 monodramów z Polski, wspaniałych artystów Polski możemy gościć w Teatrze Row. Festiwal potrwa do 20 listopada. W tym roku zaprezentowanych zostanie 77 produkcji teatralnych pochodzących z 3 kontynentów.